Dzień dobry. Być może będę prześwietlony, ale nie mogłem sobie odpuścić chwili w tym cudownym słoneczku. Słuchajcie, tak mi brakuje słońca. Ja jestem bardzo prosłońcowy i bardzo słońca potrzebuję, więc umieram w ostatnich dniach. Co jakiś czas, szczególnie na Twitterze, uaktywniają mi się tacy moi stali bywalcy już od lat, którzy robią mi taki research z tego, kto mi zostawia serduszka, kto zostawia te serduszka pod konkretnymi postami, kogo mam znajomych, kogo ja obserwuję. To jest w ogóle dla mnie zabawne, że ludziom się chce jakby analizować te wszystkie moje ruchy w internecie. Robią to wszystko po to, żeby w końcu powiedzieć: zobaczcie, z kim on się zadaje. No i wiadomo, że z kim się zadajesz, takim się stajesz. Stare, głupie polskie przysłowie. Inny obrazek. Wracałem niedawno ze szkoły. Ja mam ze szkoły do domu jakieś 500 metrów i po drodze babcia odprowadzała swojego wnuczka ze szkoły i no mimo woli usłyszałem tam taki krótki dialog i babcia instruowała swojego wnuczka, że ma się trzymać tych grzecznych dzieci, tych grzecznych chłopców, bo wtedy będzie lepiej. Mam wrażenie bardzo często, że my w kościele robimy podobnie, to znaczy, że jesteśmy bardzo sfokusowani na swoich, na tych, którzy myślą jak my, wierzą jak my, przeżywają sakramenty jak my, mają taką samą etykę i moralność. Oczywiście my się różnimy w szczegółach, ale generalnie lubimy być w swoim gronie. W ogóle dzisiaj kościoły tak funkcjonują, że mamy budynki, do tych budynków zapraszamy ludzi, no i zasadniczo trafiają ci, którzy myślą jak my. Czasem się pojawi jakaś nowa twarz, nowa osoba. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam coś bardzo wręcz przeciwnego, to znaczy pokazuje nam Jezusa, który idzie do grzeszników i celników i z nimi je i pije. On jest kimś, kto w ich towarzystwie się dobrze czuje, no bo gdyby się dobrze nie czuł, to podejrzewam, że nie robiłby czegoś wbrew sobie. Po drugie, jakby w tym też widzi swoją misję, że idzie do ludzi, którzy potrzebują kontaktu ze Zbawicielem, potrzebują kontaktu z Nim. I to jest tak inne od tego naszego kościółkowego myślenia, że masz być tacy jak my, masz być poukładany, masz być grzeczny, masz się zadawać z takimi jak ty, że wszystko, co jest ponad to, jest odbierane jako zdrada tego kościoła, zdrada wspólnoty, przejęcie ich poglądów i tak dalej. Ja po prostu nie mogłem wyjść, nie wiem, czy to, jak to nazwać, zdziwienia, bo nie podziwu, kiedy robiliśmy książkę z Karoliną w Żenie, z tej kościelnej strony ciągle otrzymywałem taki sygnał, że wykaż się, w jaki sposób przekonałeś ją do naszych racji, do naszej wiary. Wręcz z takim szyderstwem, że kiedy Karolina w swojej wolności, przecież jest wolną kobietą, dalej wypowiadała gdzieś tam swoje poglądy inne niż moje, no to otrzymywałem taki feedback z naszej kościelnej strony, taką szyderę. No zobacz, nie nawróciłeś jej. Po co się z nią spotykałeś? Po co z nią zrobiłeś książkę? Ja kompletnie tego nie potrafię pojąć. Naprawdę nie potrafię. Może dlatego, że od 30 lat jestem związany z jezuitami, sam jestem od 24 lat jezuitą, a więc to hasło, które my w ostatnich latach 8 w kościele słyszymy, w powszechnym kościele, to ja słyszałem od nowicjatu, że nasze kongregacje od lat 60. mówią o wyjściu na granicę, o wyjściu do tych, którzy są poza kościołem, że to jest nasze jezuickie pole działania i jezuickie dlatego, że Jezus tak robił, dlatego, że chrześcijanin tak ma robić i kompletnie nie potrafię zrozumieć tego naszego zamknięcia, tego takiego myślenia inkluwistycznego, takiego zamkniętego do wewnątrz, naszego, kompletnie bojącego się tego, co na zewnątrz. Nie wymagam tego, bo to też zależy od charakteru, żeby każdy tak myślał, ale wydaje mi się, że w Kościele nie ma miejsca na to, żeby gorszyć się taką postawą, no bo to jest postawa samego założyciela Jezusa Chrystusa, który idzie i jest z grzesznikami, pije z nimi, siada z nimi. To nie znaczy, że Jezus stał się pijakiem. To nie znaczy, że Jezus stał się żarłokiem. Tak o nim mówiono, bo się z takimi spotykał. To jest zasadnicza różnica. Bardzo często, no właśnie,
nie potrafimy przyjąć tego, że są w kościele takie osoby, i naprawdę wszyscy tacy nie muszą być, którzy idą do tych ludzi na różnych płaszczyznach znowu, wręcz się z nimi spotykając, czy to poprzez środki masowego komunikowania się, czy no właśnie media społecznościowe. Jak widzisz, że ktoś coś takiego robi, to nie przeszkadzaj. Znaczy, zobacz w tym pewną dobro. To nie jest tak, że nie wiem, każdy, kto spotykał się z Jezusem za tej drugiej strony barykady, od razu się nawracał, tak jak Mateusz czy inni, których świadectwa mamy zapisane. Niektórych nie mamy ani słowa napisanego, a niektórzy zapewne nawrócili się dopiero za jakiś czas. A niektórzy w ogóle się nie nawrócili, ale jakby spotkanie z Jezusem było dla nich wartością dodaną. To znaczy, oni spotkali kogoś, kto z nimi rozmawiał, kto się ich nie bał, kto ich nie przekreślał, kto ich nie odrzucał. I to jest nasza rola, żebyśmy się jako chrześcijanie nie bali tego, żeby spotkać kogoś, kto jest inny, kto jest jakby z drugiej strony barykady. Dlaczego mam się nie bać? No dlatego, że jeśli jestem chrześcijaninem, to ja wiem, kim jestem, jaka jest moja tożsamość. Ja wiem, że należę do Pana Jezusa. I to, że się z kimś spotykam, naprawdę nie znaczy, że od razu staję się taki jak on. Spotkanie z drugim człowiekiem, z jego poglądami, z jego tożsamością, z jego myśleniem, światopoglądem, nie sprawia, że człowiek się tym zaraża. Człowiek może się co najwyżej tym zainteresować. Człowiek co najwyżej może być przez niego, przez tą inność skonfrontowany. I to czasami bardzo dobrze nam robi chrześcijanom, powinno nam robić, że kiedyś ktoś, kto nie myśli jak my, konfrontuje nasze poglądy, konfrontuje nasz sposób myślenia, zadaje nam trudne pytania, to może oczywiście osłabić jakąś moją wiarę, ale może też ją wzmocnić przez to, że zacznę szukać, zacznę drążyć, zadawać sobie te pytania i widzieć, chcieć usłyszeć odpowiedzi. Nie bójcie się, nie bójmy się właśnie takiego spojrzenia na ludzi, którzy są nie z naszej ekipy, nie z naszej paczki. Oni naprawdę nie są zagrożeniem. Oni są po pierwsze wyzwaniem, po drugie są naszą szansą. Wyzwanie i szansa w człowieku, który jest inny, który myśli inaczej, który nie jest katolikiem, który nie jest chrześcijaninem, który może kiedyś był. To jest ewangelizacja, że my wyjdziemy do ludzi, którzy są poza. Nie możemy cały czas robić ewangelizacji tylko dla naszych, znaczy robić jej w naszym grajdołku. Potrzebujemy wymiany genów, mówiąc tak językiem biologicznym. Potrzebujemy tego, żeby się pomieszać, tak jak apostołowie wyruszyli na cały świat, tak jak Pan Jezus ich wysłał na cały świat, a nie tylko powiedział im, no dobra, to załóżcie sobie klub 12 i sobie głoście nawzajem kazania, nawzajem sobie udzielajcie sakramentów i bądźcie zadowoleni, bo jesteście w swoim gronie bezpieczni. No nie! Wysłał ich na cały świat. Duch Święty sprawił, że oni wyszli z tego wieczernika i zaczęli rozmawiać z innymi ludźmi, podobnie jak to robił ich mistrz. Myślę, że warto, żebyśmy sobie o tym przy tej Ewangelii przypomnieli, że Jezus, jeszcze raz to powtórzę, nie stał się pijakiem i żarłokiem, ale spotykał się z pijakami i żarłokami, albo inaczej, Jezus spotykał się z tymi, których uważano za pijaków i żarłoków. To nie znaczy, że oni tacy byli, ale takich ludzie postrzegali i Jezus, stając z nimi, czy siadając z nimi przy stole, nie stawał się żarłokiem i pijakiem, ale stawał się kimś, kto z nimi rozmawia, kto się ich nie bał, kto był otwarty na świat, który jest inny do jego świata. Nie bój się inności. Do widzenia.